Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Admiros, a przed wami Slaying Simulator, czyli symulator ciachania mieczem i zabijania potworów. Tak jest, dzisiaj gramy sobie w ten symulator i w tym symulatorze wydamy 1000 robuxów. Taki jest mój plan na dzisiejszy odcinek, więc zostaw łapkę w górę, dobijmy do 2000 łapeczek w górę. Niech się sypią łapki w górę, zostawiajcie kciuki ile wlezie, a my już tutaj gramy oczywiście. Przechodzimy do trybu i słuchajcie, jak widzicie, pograłem troszkę na streamie, żeby tutaj już zacząć z jakimś fajnym startem, co nie? Żeby tutaj nie pokazywać wam wszystkiego od zera. No i co? Czym jest Slaying Simulator? Chodzicie sobie jak w Pet Simulatorze, więc to jest taka troszeczkę kopia. Może niekoniecznie kopia, bardziej twórcy się wzorowali. Zabijamy sobie asasynów, zdobywamy bronie oczywiście nowe, proszę bardzo, mamy tutaj mieczyk, możemy sobie nowe broń, jak widzicie ja tutaj mam wyekwipowaną broń taką, a na 35 będę miał kolejną broń, mam 32, więc jeszcze trochę muszę tutaj sobie podekspić. Tu mamy jakiegoś bossa, którego możemy zabijać, za niego jest dużo kasy, tutaj ktoś sobie widzę farmi. Overlord, nie wiem czy go udało mi się zabić, czy ona go zabiła, chyba ona, wiecie, chyba nam nie da tutaj. Oczywiście są jajka oraz inne fajne rzeczy, więc kupmy sobie oczywiście na samym starcie coś za robuxy. Wy w tym czasie zostawiacie łapkę w górę, teraz macie okazję, a ja już się zabieram tutaj za zakupy. No i co sobie kupimy? Jak sobie policzyłem, mniej więcej 1100 robuxów wydam. Chcę kupić sobie dwa razy gemy, proszę bardzo, 349 robux. Boom, kupujemy, gemy razy dwa. Proszę bardzo, gemy razy 2 kupione. Dobrze, gemy już kupiliśmy, to teraz kupmy sobie jeszcze expa razy 2 za 300 robuxów. Proszę bardzo, czuję jak zostawiacie łapkę w górę w tym momencie, ja to czuję. Subskrypcję też możecie zostawić, nie wiem czemu pokazuję kciuka, ale subskrypcję też możecie zostawić, żeby być na bieżąco i żeby po prostu być na bieżąco tutaj ze wszystkim. Co jeszcze mógłbym sobie kupić? Może tak, VIP za 449 zwiększa nam prędkość, życie i mamy VIP tag. No i to sobie też kupimy, 1000 robuxów ponad wydałem na ten tryb już, tak więc myślę, że teraz powinno nam iść tutaj zdecydowanie lepiej, chociaż i tak szło całkiem dobrze, więc naszym celem dzisiejszego odcinka jest oczywiście, w ogóle patrzcie, dostałem się już do drugiej krainy, tutaj mamy oczywiście jajeczko za 30 tysięcy, więc fajnie, zabijamy orków, proszę bardzo. Bang. Mamy ich co prawda na strzała, więc bez większego problemu jesteśmy w stanie ich tutaj wytłuc. Będę chciał na pewno dzisiaj odkryć właśnie kolejną krainę tutaj. Mamy questy też, jakby ktoś chciał, to wiecie, podchodzicie sobie do ziomeczka, co nie? Mówicie mu hi. Hi. Nie, dobra, aha, mam już questa aktywnego, przepraszam. Głupi ja, nie zauważyłem, że mam aktywnego questa. Mamy już aktywnego questa, więc po prostu musimy zabić tutaj kilku orków i za to dostaniemy jakieś bonusowe dodatkowe tutaj oczywiście gemy, które będziemy mogli później wydać na jakieś inne fajne rzeczy. Quest complete, klikamy complete, proszę bardzo. Pyk, bierzemy od ziomeczka kolejnego questa i mamy zabić kolejnych orków, tak więc tak to wygląda. Mamy oczywiście zwierzaczki, zobaczcie sobie jakie ja mam zwierzaczki. Mamy demona. Mamy złotego pieseła, złotego królika i złotego królika. Są też inne tutaj, jak widzę, jest Foxy jakiś i tak dalej. My dzisiaj właśnie będziemy chcieli kupić sobie jakieś lepsze jajko i tych zwierzaków troszkę lepsze te zwierzaki kupić, żeby oczywiście sobie tutaj... Ej, w ogóle całkiem dużo już dostaję kasy za jednego orka, wiecie? Te 150 tysięcy to nie będzie aż taki problem tutaj zdobyć na tym odcinku, ale będziemy potrzebowali na pewno lepszych zwierzaków. No i tu mamy Common, Uncommon, Legendary. W ogóle pokażę wam, bo właśnie, tutaj są bossowie na każdej krainie. Tego bossa chciałem wam przed chwilą pokazać tutaj, ale ktoś tutaj sobie go farmił, no i dalej farmi z tego co widzę. Troszkę jej poprzeszkadzamy, bo ja też chcę bossa, jelo. Overlorda zabić tutaj. Mam 34 poziom, więc idealnie. Pyk, czy mi to zaliczyło? Chyba mi zaliczyło, patrzcie, mamy 71 tysięcy, więc warto tego bossa tutaj sobie pofarmić trochę. Cyk, 71 i 100 tysięcy mam. Widzicie, tego bossa naprawdę warto tutaj sobie przyfarmić, bo fajne rzeczy się za to dostaje. 38 poziom, więc też tutaj nowy mieczyk prawdopodobnie dostanę, proszę bardzo. I nawet za 40 jest nowy mieczyk. Jest jeszcze jeden boss, który odkryłem oczywiście, w drugiej krainie, ale niestety w drugiej krainie ten boss już ma... Jest troszeczkę cięższy do pokonania, więc mogą być problemy z zabiciem go, ale spróbujemy mimo wszystko... Co to jest? Jajko za 45 tysięcy, jeszcze lepsze. No to już też coś sobie farmi. Ale jak dobrze trafimy z tym werewolfem, to zobaczcie, co tu się wydarzy. Bo musimy dobrze wyczuć czas, co nie? Tak, żebym ja go raz uderzył i wtedy mi też go zaliczy, więc tak możecie sobie tutaj farmić. My go piersi uderzymy, ktoś nadaje nam, dobije go i wtedy po prostu będziemy w stanie
zarobić dużo kasy, dużo gemów. O, podszedłem mu pod miecz. Właśnie, tutaj też można zabijać się nawzajem, więc zostałem zabity. No niestety werewolfa nie damy rady tutaj ukatrupić, szkoda. Właśnie, są jeszcze oczywiście tutaj aury. Kodów wam nie podam, kody na streamie mi widzowie pisali. Ale jeżeli ktoś napisze pod tym filmikiem w komentarzu kody, jakie są do tego trybu, to ja przypnę ten komentarz na samej górze i przypnę mu dodatkowo jeszcze serduszko. Tak więc troszkę prestiżu za wykazanie się, więc polecam. Właśnie, aury. Aury to są takie rzeczy, które nam zwiększają zadawane obrażenia i kosztują gemy, tak więc niestety są to drogie rzeczy. Mamy 100 tysięcy, następna jest za 150 tysięcy, więc trochę nam tutaj brakuje tego wszystkiego, więc będziemy musieli się wrócić tutaj i spróbować zabić jakiegoś bossa. Na przykład tego spróbujmy pofarmić. Za niego jest całkiem spoko i całkiem sporo. A mogę ją zabić? On jest chyba tutaj... Nie mogę, a czemu mnie zabiło? Ja nie rozumiem czasami tej gry, czemu tak się dzieje? Nie mam pojęcia, jeżeli wiecie, to możecie mi napisać w komentarzu, czemu zostałem tutaj w taki dziwny sposób zabity. No dobra, nieważne, spróbujmy tutaj troszeczkę pobić tego Overlorda, to jest taki pierwszy boss. Spróbujmy. Uff, czy on mnie właśnie uderzył, czy co? Co się stało? Czy ona mnie uderzyła? Czasami nie wiem o co kaman. Dobra, lecimy sobie jeszcze raz do niej i spróbujemy tutaj jeszcze raz zawalczyć z tym Overlordem. Ja bym chciał trochę więcej kasy, żebym sobie tam nową krainę odblokował. To było fajne. Dobra, jest Overlordzik. Chyba go nawet pierwszy uderzyłem, wiecie? Tak jest, pierwszy go uderzyłem. Super, więc ona tutaj... Ach, my mamy teraz lepsze wyczucie. Ja mam tutaj lepsze wyczucie. Tak jest, ładnie kasa leci. Zobaczcie, 167 tysięcy gemów, więc bardzo fajnie. Już mamy odpowiednią ilość tak naprawdę. Ja będę pierwszy, nie ona pierwsza uderza, to przeczekajmy. I teraz ja. Ona nie, trzy, teraz. Cyk. Cyk. Ja go uderzyłem i teraz powinno mi dać, super. Wykorzystamy ją trochę, to są jacyś awkerzy, zobaczcie. Czy ewidentnie widać, że ona stoi w tym miejscu i nic się tak naprawdę nie dzieje. Dobra, przeczekajmy trochę. Dobra, udało jej się zabić, teraz. Kurde, oni mają jakieś... O! A, patrzcie, dzisiaj ruszyła się, zorientowała się, że tutaj ja jej podkradam trochę. Ale co moje, to moje, udało mi się zdobyć troszkę kasy. Więc odblokujemy sobie nową krainę, nie wiem ile tych krain jest, więc powiedzmy, co odcinek będziemy sobie jakieś tam krainy odblokowywać. Na razie póki co pójdziemy sobie tutaj za 150 tysięcy gemów do krainy takiej pustynnej. Bum, 150 tysięcy i wkraczamy tutaj. Szkielety, o patrzcie, szkielety już mam na 3 razy. Ile szkielet jeden da mi tych gemów? 48, 52. No nie dają tak dużo jak bossowie, ale zawsze to coś, co nie? Zresztą sobie tutaj podlewelujemy. Już chyba nawet mogę lepszy miecz założyć. Tak jest, proszę bardzo. Tych mieczy, jak widzicie, jest mnóstwo. No dobra, może nie aż tak dużo, ale za tysięczny level jest jakiś tutaj jakaś kosa szkieletowa, więc też fajnie. Następne za pół miliona. Pół miliona myślę, że bez problemu zbieramy. 120 tysięcy jakieś jajko. No na pewno potrzebujemy tych lepszych zwierzaków, co nie? Tego bossa to ja nie pokonam, nie ma szans. Jakiś ziomeczek jest. Cactus King. Kaktusowy król. Uderzyłem go raz, ale... Nie ma szans, ja mu za mało życia zabieram. Patrzcie, on mnie po prostu tutaj... Skasuje, dokładnie. Nie ma szans, żebym ja tutaj dał mu radę. Więc będziemy musieli farmić albo tego pierwszego, albo tego drugiego. To jest taka możliwość. Mamy 50 tysięcy, więc spróbujmy jakieś lepsze jajko kupić. Z tego co wiem właśnie tutaj, no, tych tanich już się nie opłaca, szczerze powiedziawszy, kupować. Za 30 tysięcy też nie. Tu było jakieś jajko za 50 tysięcy, widziałem. No orków możemy coś tam pobić, ale oni nam też za dużo nie dadzą. Tu jest to jajeczko za 45 tysięcy, więc sobie otwórzmy. Zobaczymy co nam dropnie. I uwaga, uwaga, jest to emeraldowa myszka. Spoko, nie będę narzekał. Werewolf. Dam radę? Dobra, pierwszy go uderzyłem. Wszyscy tutaj biją werewolfa, bardzo fajnie. Szkoda tylko, że zginąłem, bo się uwziął na mnie. Ale, kurczę, nie zaliczyło mi. Patrzcie, mamy 100 tysięcy już. Mamy już 100 tysięcy, więc bardzo dobrze. Cieszy mnie to niezmiernie, że tak fajnie nam tutaj kasa leci, więc możemy sobie kupić kolejne dwa jajka i wydropić jakieś lepsze zwierzaki. W ogóle powinienem tutaj odekwipować te, które nam bardzo mało tutaj rzeczy dają. Unequip, super. I wyekwipować, o proszę bardzo, myszkę. No teraz mamy tak, myszkę, demona, który nam daje i piesełka, który nam też coś tutaj
jakieś fajne statystyki daje. Bardzo dobrze. Cześć orku. Dobra, i lecimy na werewolfa. Może 500 000 uda mi się uzbierać, tak sobie myślę teraz. No, 113. Ach, kurde, nie da rady. Tutaj fajnie nam poszło, ale niestety, kurczę, nie dostaniemy. Ona nas tutaj nie da nam farmić, co nie? Ale mamy 100 tysięcy, więc kolejne jajka mogę kupić, więc nie będę tutaj jakoś specjalnie na to wszystko narzekał. Taki fajny tryb do pogrania, troszkę jak właśnie Pet Simulator. Więc jakby ktoś chciał, to zapraszam, można sobie pograć. Jest spoko. O, jest werewolf. Siema. Uderzyłem go raz. Tak jest, pomóż mi, pomóż mi. I co, dostanę kasę? Dostanę, bo ja go pierwszy uderzyłem. 250 tysięcy, super. Więc ziomeczek nam tutaj pomaga. Bardzo mnie to cieszy. No, pomóż mi jeszcze raz. Walnij go, walnij go, walnij go, walnij go. Tak jest. I co, będę miał już 500 000, czy jeszcze nie? 250 tysięcy. Powinno się to zaraz podliczyć. On mnie tutaj goni. Okej. Dawaj go, dawaj go. Ach, kurde, ale 250 tysięcy mamy, więc w sumie nie będę już kupował tego jajka za 45 tysięcy, tylko od razu polecę sobie po jakieś jeszcze droższe. Taki będzie mój plan, co nie? Żeby to jeszcze droższe jakieś jajko sobie kupić i żeby dostać jeszcze więcej gemów, co nie? W ogóle mamy 3 zwierzaki wyekwipowane, więc idealnie przyda się jeszcze jeden. I z tego co widziałem, tu już było jakieś jajko za... Właśnie, za 70 tysięcy i tam dalej było jeszcze droższe. Tak jest. W ogóle mam 49 poziom. Czy to oznacza, że mogę jakąś nową broń sobie tutaj założyć? Uwaga, uwaga. Czy jest jakaś nowa broń? Oczywiście, że jest. Bambusowa katana. No i super. Za 120 tysięcy kupuję jakieś fioletowe, mroczne jajko. A z niego legendarny, kosmiczny misiek. Super. Brr. Dobra, lecimy dalej. Znowu legendarny kosmiczny misiek, super. Mi się zbierało te kichnięcie, wiecie? Już tak dość długo. Wyekwipujmy, super. Mamy tak. I ty w sumie nam dajesz, pieseł daje nam najmniej. To pieseła wyrzucimy i bierzemy sobie tego. No, razy ileś tam gemy nam daje teraz, więc można powiedzieć, że naprawdę fajnie. Zobaczymy, ile teraz dostaniemy, jak uda nam się jakiegoś werewolfa tutaj troszeczkę, powiedzmy, skraść. No 29 tysięcy mam, więc spoko. Jest werewolf, siema. Może dam radę. Dałem radę, ej, dałem radę go załatwić. I patrzcie, 369 tysięcy, no i to się nazywa fajna sumka, co nie? Już ty mnie ten werewolf tak bardzo nie boli. Ała, jednak boli. Mam bardzo mało życia, te życie się wolno regeneruje tutaj niestety. Umrę, ja zginę, proszę mi pomóc. Kurde, zdążył mnie uderzyć, ale było tak pięknie, co nie? Vito nam nie chciał pomóc, no widzicie, kurde. Czemu moja postać się zrobiła taka wysoka? Co tu się zrobiło z tym trybem, halo? Proszę się tak nie psuć. Dobra, lecimy, mam 55 poziom w ogóle, to patrzcie. Pyk. Kolejna katanka, jakaś tutaj jeszcze lepsza. On mi go zostawił chyba. Żebym go sobie zabił. Ej, to jednak nam pomaga tutaj troszeczkę ziomeczek. I mamy 710 tysięcy, więc możemy sobie odkryć już kolejną krainę, czyli jakiś Noob Plains. Zobaczymy, co tutaj dostaniemy, czy będą jakieś fajne rzeczy. W ogóle mamy 700 tysięcy, to myślę, że tutaj już jakieś kolejne jajko będziemy w stanie kupić na starcie. Zaraz sprawdzimy. Uwaga, i to jest jajko za 140 tysięcy, a my mamy więcej, co nie? Aha, to są pola nubów. Teraz nuby będą tutaj nas atakowały. Cyk, cyk. No dawaj, chodź tu, nubie. Dobra, załatwiony. Ile dostaniemy za niego? Troszkę dostaliśmy, co prawda niedużo, ale zawsze spoko. Za 180 tysięcy. Otwieramy jajko i sprawdźmy, co jest w środku. Uwaga, w środku jest Snowy Doggy, czyli Snow Doggy, czyli pieseł taki. Pieseł taki ten. Bardzo dobry pieseł. Pieseł śnieżny. Unequip. Super, weźmy sobie tego Snow Doggiego. Proszę bardzo. I teraz mamy 4 zwierzaki, więc jesteśmy... Wow, 1,5 miliona. No to już jest całkiem ładna kwota. Może uda mi się tutaj coś tutaj nawet ukraść. Jest, 400 ma poziom. Guest. O kurde, Guest nas niestety pokonał. Niestety nie daliśmy radę.
Mamy za 150 tysięcy jakąś aurę do kupienia, ale myślę, że jeżeli chodzi o ten odcinek, to w tym miejscu sobie zakończymy. Tak więc mam nadzieję, że się Wam odcineczek podobał. Zachęcam do zostawiania łapek w górę, pisania komentarzy oraz subskrybowania kanału. Czerwony przycisk pod tym odcinkiem, naciśnij go i wtedy będziesz na bieżąco, dostaniesz powiadomienie i tak dalej. Dziękuję za oglądanie, ja się z Wami żegnam, to tyle, trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!